geliyor bir sellek duruyor. Var mı şu anda? Yapmayın lan bana. Yaptım da durmadım. Selektör yaptım da durmadım. Durmak selektör. Polis öyle diyor taksi. Abi diyor sellek duruyor. Durma. Yok.
miasto Pergamin, przepraszam, Pergamon nazwali Pergamon. Także Pergama Selczuckie. Pres, czyli po śmierci, czasu właśnie Pergamon z Campos, zapisuje w 1200. Znajdowała się taką obudowaną celą, bo reszta były takie odkradzione liści akantu. I żeby sobie wyobrazić, jaki tutaj ogrom, to można zobaczyć ten tympanum, czyli tam taki trójkąt, który jest wymieszczony nad kolumnami. To tutaj można zobaczyć, jaki on jest ogromny. Tylko próba Pergamon. To jest jedyna budowa, która tutaj w Pergamonie podoba się, czyli budowli rzymskich. Wszystkie pozostałe budowy, które będziemy widzieć, to będą budowle z czasów helenistycznych. Jest to również budowla z marmuru. To jest taki wyjątek, ponieważ miasto zostało zmienione. No, żeby na tym stoku oprzeć widownię. Rzymianie mieli już potem możliwość zbudowania sobie właśnie takich arkad. Naszą scenę, ponieważ ten budynek nazywał się Proscenium. Ten budynek się nazywał Scenę. Jest scena nasza, to był Proscenium. Chciała, że za te kwiatki, nie złapać kwiatki jeszcze. Jeszcze powstała nawet... Bardzo mało się zachowało. Rzymskie ręki, widzimy, królowie Pergamonu mieli problem z potomkiem męskim. Pierwszy taki, ten władca był eunuch. Tak. Jak tak dalej pójdzie, dzień po dniu zabijają po jednym menyku, zaraz nas wszystkich nie będzie stać. Coś, co jest w dużej chwili. My mamy takie te dachy, to my... I ta dzielnica nazywa się Karsiaka, co jest bardzo istotne, bo to jest najlepszy fragment Izmiru. I teraz mamy do końca tej Karsiaki, tutaj wzdłuż morza jest posadzony, zielenią. Tu mamy oczywiście Atatürka, a zaraz po drugiej stronie port Izmiru. I ta druga strona właśnie Izmiru, można powiedzieć, że już nie jest do słów. Na meczach właśnie tych derby tutaj mecze zaczęły się tam w siatkówkę. Mogą to być nawet mecze na przykład siatkówki kobiet. I też się nawet biją. Na prawo. Kiedy jest drugim po Istanbulu. Tę dzielnicę jako dzielnica flagowa. I tutaj również znajdują się pozostałości po Smyrnie starożytnej, czyli po tym starym Izmirze. Wchodzimy po tej stronie, natomiast zupełnie po drugiej stronie miasta wychodzimy. Matkę Boską za jedną z czterech tylko kobiet doskonałych. Pierwszą kobietą doskonałą była Hadżydża, czyli żona proroka, jego pierwsza i ukochana żona,
która tam była, zdaje się, z 15 lat od proroka starsza. I to była najbardziej ukochana żona. Drugą ukochaną, czyli taką doskonałą kobietą była córka Fatma, córka proroka. Natomiast trzecią, Matka Boska, czyli już związana kobieta z chrześcijanizmem. Natomiast po naszej prawej stronie posążek Matki Boskiej ustawiony tutaj jeszcze w XX wieku przez...